Niezła kaszana. Właśnie, kaszanka. Dzisiaj robimy kaszanka, czyli krupniok śląski. Tak jak się to robiło kiedyś, czyli pierwej wykorzystywało się każdą, że tak powiem, część tuszki. Tak samo dzisiaj się robi. Tu mamy skóry. Skórki wieprzowe. Fajnie już ze słoniny ofiletowane, że tak powiem, powycinane wszystko. Same skóry i trochę boczku. Zaczynamy od tego, od gotowania. Będziemy to gotować około skóry, będziemy gotować razem z boczkiem około 3 godzin, bo skórki muszą być miękkie. Boczek, wiadomo, dojdzie szybciej, ale skóry będziemy gotować w wodzie z liściem laurowym około 3 godzin do miękkości. A po tym się dowiecie dalej. Aha, jeszcze jedna rzecz. Nie będę Wam na razie gadał o proporcjach, bo jeszcze są, nie wiem ile tego zrobię. Proporcje do tych krupnioków śląskich będą w opisie filmu. Dobra, ja się biorę za gotowanie. Widzimy się za jakieś 3 godziny. Nara. 3 godzinki za nami. Zobaczy się te skórki. One się normalnie rozlatują. One się normalnie rozlatują. Teraz to odcedzymy i w tej zupie, bo to jest tak zwana wożzupa, w tej zupie będziemy gotować kasza gryczano niepalono. Gryka niepalono. W proporcjach 1,5 kg kaszy na 3 litry wody. Najpierw to musimy odcedzić, żeby to wystygło, potem to będziemy melać na siteczku trójce albo dwójce, jeszcze to zobaczymy. A w tym wyważe, w tej wożzupie będziemy gotować ta gryka. Dobra, ja się biorę za odcedzanie, widzimy się za chwilę. Wożzupa mamy odcedzono. Skórki ostygną, będziemy je melać. Teraz do wożzupy czepimy gryka. Ilości tak, jakbym powiedział. A reszta będzie w opisie. Czyli ona już nam się zagotowuje. Żadne paczki. Po 100 gram, czyli kupujemy naturalno na targu luzym i czekamy aż nam się zagotuje i wsypujemy. A czemu będziemy to ważyć w wożzupie? Bo wożzupa daje nam naturalny klej. Tak samo jak się robi galaretka, galet po naszemu. Ona nam ten krupniok tak troszkę zbije. Krupniok się nam się nie będzie po przekrojeniu rozlatywał. Czekamy aż się nam to zagotuje. Sypuję moja gryka i gotujemy do miękkości. Na razie. 15 minut. Kasza wciągła całą wożzupa. To była proporcja 2 do 1. 1,5 kilo kaszy. 3 litry wody. I zobaczcie się jak to fajnie. Nie ma ani grama. Wszystko napęczniało. Dobra, to teraz idzie do pojemnika. Chyba to troszkę ten ostygło, a ją się biera za mielenie skórek i boczki. Kasza stygnie, teraz mielimy skórki. Wszystko trójka. Robimy się taką fajną miękką masę. Do tego za chwilę pokroimy boczek i boczyć też pomielimy. Małe pomostki mi pomogą. Tu mamy krupy już rozmieszane ze skórkami pomielonymi. I teraz dodawamy hemoglobina, czyli krew rozmieszaną w letniej wodzie, 20 stopni. 20 gram krwi na kilo farszu. Teraz się zacznie. Czy wy to widzicie? Czy wy to widzicie? I teraz dopiero się zaczynają z tego robić krupniaczki. I teraz to jeszcze przyprawimy pomylanym zielem angiel... że ja dobrze godzę zielem angielskim. Domy do tego jeszcze dodatkowo trochę pieprzu białego. Domy do tego jeszcze trochę soli. I będziemy przyprawiać dopóki to nie nam i mi nie będzie smakowało. No ale tak to powinno wyglądać. Wymieszamy, przyprawiamy
rozkładam moja szprica i będziemy tradycyjnie co robić? Prać w szczego. Dobra. Nara. Twarz mamy wymieszany. Fajnie się już klei. Z tych skórek kruptogram się nie będzie rozlatywał. Smaku? Pikantny. Nie lubię dużo pieprzu. Soli. Trochę ziela angielskiego pomielanego i opcjonalnie, chociaż zalecą, dodać pieprzu ziołowego. Fajny ten ziołowy smak. Teraz będziemy rozciągać maszynkę i będziemy bić w szczego. Krupniok we szprycy. Jadymy. Trzy przyprawy. Sól, pieprz, ziele angielskie mielone. I ładujemy w szczebo. Potem będziemy parzyć. Przyprawiajcie według uznania. Każdy może sobie smakować. Krew suszono, czyli hemoglobina. Przepis mocie na opakowaniu. Ile gram dać na kilogram farszu. Tam zdaje się jest 20 gram na kilogram farszu. Rozmieszamy to w letniej wodzie 20 stopni i dodawamy do naszego farszu. Dobrze mieszamy, przyprawiamy, kosztujemy, jest mało, dalej przyprawiamy i na tym to polega. Dobra. I o, nie będę wam pokazywał dalej. Tak to wygląda. Będę nabijał dalej, a potem będziemy parzyć. Na razie. Piękne nasze kaszany mamy już pozawijane. Tak fajnie widzicie. Teraz będziemy to wiązać w takie, tak, że już kiedyś robił woszty, tak zwane porki. Zawijamy w takie krupnioczki fajne. O. Tak to ma wyglądać. Pozawijamy każdy w taki łon. Potem wciepnymy to do wielkiego worka, 80-90 stopni, żeby się nie gotowało, tak mu lekko bulgotać, bulgotać, no potem się nie gotować, powiedzmy 90 stopni, no jakieś 20 minut. Potem to ostudzimy do lodówki. Później, właśnie, później co? Smażyć. Jo nie smakuje osobiście smażony na patelni we szczewie. No delikatnie, żeby nam szczewo nie popękało, bo jak mu szczewo tym popękło, to nam się krupniok ten rozleje na patelni. Delikatnie z dwóch stron smażyć. Inaczej, polecam bardzo, na pewno znacie ten przepis, a do tych, co go nie znają, folia aluminiową, taki jeden krupnioczek, obłożyć z jednej strony albo z dwóch stron kapustą kiszoną, cebulą pokrojoną w piórka, zawinąć i na grilla. Powiem wam, bajka, bajka, bajka. Krupniok smażony w folii, cebulą i z kapustą kiszoną. Nie ma na grilla nic lepszego. Nic lepszego. Dobra, ja zawiję w porki. Będziemy się widzieć przy parzeniu gotowaniu. Na raz. Krupnioczki nam się już fajnie parzą. Teraz mamy prawie 80 stopni. Jeszcze dodamy temu trochę, 5 stopni, 85-90 max. I tak zostawiamy na 20 minut. 20 minut, potem to odcedzimy fajnie. Dzisiaj mamy co? Dzisiaj mamy piątek. Na placu ma być kolej awele 0 stopni. Idziemy je na plac, żeby fajnie wytęgły, a jutro tradycyjnie koszt próba. Więc ludzie, róbcie takie wyroby, subskrybujcie mój kanał. Aha, właśnie, a propos subskrypcji, krupniaki robię na specjalnie życzenie jednego z mojego nielicznych subskrybentów, który prosił mnie właśnie o takie śląskie te wyroby. Na życzenie, twoje życzenie, dzisiaj masz krupniaki.
Dzisiaj masz kruknety, jutro będzie koszt próba. Róbcie, bo to nic nie kosztuje. Oprócz właśnie tych wszystkich tych przetworów, które nie są aż takie drogie, bo skórki wieprzowe idzie wyszarpać za darmo. Boczuś trzeba kupić. Krupy oczywiście nie paczkowane, tylko krupy kupujemy luzem. Szczewa też idzie kupić, no ale ja myślę, że to nie poległo na tym, żeby liczyć takie rzeczy, żeby przeliczać takie rzeczy, bo wiadomo, to co się zrobi samemu, smakuje to najlepiej bez względu na cenę. Dobra, dzisiaj piątek, piątek wieczorem, sobota rano, koszt próba, nara. Sobota rano, krupniaczki całą noc były na placu, fajnie wystygły. Kroimy. Mam na nożu żadnych szczypiorek. Tak to wygląda. Kosujemy. Mogła być trochę więcej soli, ale ogólnie pyszne. Jak ktoś nie lubi takiej zwartej konsystencji, no to te krupy można gotować w samej wodzie, bo akurat te, jak pamiętacie, były gotowane w tej zupie z tych skórek. W samej wodzie, a potem ewentualnie no, dodać troszkę tej wóż zupy, jak to nazywam. Ogólnie pikantne, ciut więcej soli. Ale ok. A w dumie może być. Dzisiaj będzie pyszny obiadek. A może i kolacja, czyli krupniak z grilla z cebulą i z kapustą kiszoną. Dobrze. Tradycyjnie, jak się podobało, subskrybuj, łapa w górę i nara.